Dzień dobry państwu. Dzisiaj goszczę panią Aleksandrę Wojciechowską-Fyk. Dzień dobry. Z Forum Energii, eksperta od różnych spraw energetycznych, na przykład od... Jejku. Przepraszam, palnąłem nazwisko, panią Aleksandrę Gawlikowską-Fyk. Nic Pani nie szkodzi. Aleksandro, przepraszam. Nic nie szkodzi. Dzisiaj będziemy rozmawiali o porozumieniu, które zawarły wszystkie kraje unijne w sprawie budowy Nord Stream 2, a dokładnie w sprawie podporządkowania tego rurociągu przyszłego, który właśnie jest w budowie, regulacjom unijnym. Nam na tym zależało, bo jedną z nich jest tak zwany trzeci pakiet, który mówi, że na całym odcinku rurociągu powinno panować władztwo tego prawa. No ale się okazuje, że to porozumienie jednak inaczej trochę się zakończyło i wcale nie cały rurociąg, tylko jego mały kawałek na wodach terytorialnych niemieckich ma tak podlegać temu prawu. A co więcej, to Niemcy są odpowiedzialne za to, jako kraj, w którym ta rura wychodzi na brzeg, mają być odpowiedzialne za przypilnowanie tych regulacji. Czy to jest nasz sukces, czy tak miało być, czy to jakaś niespodzianka? Niespodzianką nie jest to, że Niemcy bronili stanowiska takiego, żeby w jak największym stopniu kontrolować tę rurę, podobnie jak Nord Stream 1, nie, nie, czyli te dwie pierwsze nitki, które zaczęły funkcjonować w 2011 roku i które w ogóle nie podlegają trzeciemu pakietowi i tym regulacjom unijnym. I takim pomysłem najbardziej ambitnym, a który byłby dla Polski najkorzystniejszy, biorąc pod uwagę to, że po prostu nie chcemy tej rury, byłoby to, żeby cały gazociąg od początku do od punktu wejścia w Rosji do punktu wyjścia w Niemczech podporządkować trzeciemu pakietowi. Od punktu wejścia w Bałtyk, czy od... W ogóle od miejsca, gdzie on się zaczyna, tam, gdzie są źródła zasobów. Tu jest tak naprawdę od punktu wejścia, jakby od początku tej rury. Natomiast problem jest taki, że jeżeli mamy dość szczegółowe regulacje dotyczące tego, co wewnątrz Unii się dzieje. I sama definicja interkonektora, bo to nie jest duża zmiana dyrektywy tej gazowej z trzeciego pakietu, o której teraz rozmawiam. To jest tylko i wyłącznie doprecyzowanie, czym jest tak zwany interkonektor, połączenie wzajemne. Dyrektywa mówi w tej chwili o tym, że jest to połączenie rura, czy też w przypadku energii elektrycznej sieć, które łączą dwa państwa członkowskie. No i tu się zaczyna problem, ponieważ mamy... Mamy duży problem z tą definicją, jak ją rozciągnąć na gazociągi eksportujące gaz państw trzecich, w tym z Rosji. No i niestety tę dyskusję mamy już od lat. Słynny South Stream, który ostatecznie nie powstaje, gdzie punkt wejścia był w Bułgarii, również taką dyskusję przeszedł. Komisja tam stała na stanowisku, że dlaczego nie. No taki gazociąg powinien być podporządkowany trzeciemu pakietowi. A co oznacza to podporządkowanie przede wszystkim? Podporządkowanie, no właśnie, to też trzeba wytłumaczyć, bo to nie jest jakaś magiczna rzecz, ale to są pewne reguły konkurencji tak naprawdę na rynku unijnym. To znaczy, po pierwsze, nie tylko jeden podmiot powinien mieć dostęp do takiej rury, ale również inni, tak zwana zasada stron trzecich, nie tylko ci, którzy budują, korzystają, przesyłają, wysyłają, a tu akurat w Rosji jest tylko jeden Gazprom, który robi wszystko, no to przede wszystkim nie, czyli każdy powinien mieć dostęp do... Co to znaczy, że każdy mógłby, gdyby ta rura nie była w pełni wypełniona, mógłby swój gaz wysyłać tą rurą? Nawet od początku, to znaczy na samym początku mielibyśmy pewnie jakieś aukcje, czy jakiś system, to jest jakby drugi punkt, musi być też taryfa, czyli mamy określone, że za odpowiednią cenę każdy, kto chce, nie tylko ten, kto dysponuje gazem, ale też kto mógłby go kupić. Kupić i sprzedać. Tak to funkcjonuje w Unii Europejskiej. Mhm. Po prostu ten gaz mógłby wysyłać. I tak się dzieje. Tą samą rurą. Tą samą rurą, oczywiście. A co więcej, i ten trzeci punkt, i on jest dość istotny, mówi o tak zwanym unbundlingu, czyli rozdzieleniu działalności. W Unii jest tak, i tak jest oczywiście również w Polsce, że mamy do czynienia z operatorem
sieci przesyłowej, który zarządza rurą, ale nie wysyła gazu. On nie sprzedaje, nie ma prawa handlować. Kto inny ma gaz i go wysyła, kto inny zarządza rurą. Trochę tak jak z autostradami. Ktoś jest operatorem autostrad, a wszyscy sobie korzystają za odpowiednią cenę. Dokładnie tak jest z rurami, ale kompletnie inaczej jest w Rosji, gdzie Gazprom jest monopolistą i w zasadzie posiada możliwość dostępu do, jakby wszystkimi działalnościami się zajmuje. I tu jest ten problem, jak doregulować ten system, żeby coś, co jest wysyłane do Unii Europejskiej, nie zaburzało w zasadzie właściwie już z góry tego porządku, dlatego że ten gaz jest wysyłany w warunkach monopolistycznych przez jednego monopolistę, zupełnie bez nadzoru czy instytucji unijnych, czy tam też nie ma odpowiedniego regulatora i całkowicie jest zmonopolizowane przez Gazprom. I robi wszystko od wydobycia, przesyłania, posiadania rury. Po współpracy z firmami, które lubi mniej lub bardziej, które wybiera. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak publikowany cennik i tak dalej, i tak dalej. No tak, bo z każdym krajem, czy z każdą firmą wręcz, oni prowadzą negocjacje oddzielne, a ceny na przykład im dalej, tym taniej, tak? Niemcy płacą mniej za gaz niż Polska. Trochę tak, no oni sobie, to jest taka sytuacja, już idąc tym porównaniem drogowym, Rosja buduje autostradę do Niemiec, na której nie pozwala jeździć innym. Co więcej, jednocześnie, bo celem przecież też jest nie tylko to, żeby się tutaj mieć te rynki połączone, ale też, żeby ograniczyć tą jazdę po autostradzie ukraińskiej. A też są inne drogi, gorsze niż autostrada, i na nich Rosjanie pobierają wyższe ceny niż za autostradę dla Niemców, tak? No troszkę tak, no jakby ten towar jest też mocno upolityczniony, o tym wszyscy wiemy. Gaz nie kosztuje tyle, za ile się go wydobywa, tylko tyle, ile się dogadamy. Narzędzie polityki zagranicznej rosyjskiej. To jest jakby pierwsza rzecz, o co walczymy, tak? Celem Polski było to, żeby w ogóle nie można było wybudować tego drugiego rurociągu, i rozumiem, że jak na razie to przegrywamy. Problem jest taki, że w Unii Europejskiej nie ma instytucji ani mechanizmu, który by zakazał budowy takiego gazociągu. To, o co mogliśmy walczyć, to była zmiana dyrektywy, która by mówiła, że wszyscy gramy na równych zasadach i że Rosja musi się podporządkować tym zasadom, które są w Unii, jeśli chce przesyłać gaz. No przecież nie ma obowiązku budowania tej rury. Więc to jest właściwie jedyna ścieżka prawna, którą można było wykorzystać. I też celem nie było przyjęcie dyrektywy, która by zablokowała budowę, tak jak mówiłam, ale która by... Tego się nie da. Nie da się. No tu według prawa unijnego. Narzędzia jednak leżą, do budowy leżą w Rosji czy też w Niemczech, no bo to są te kraje, które mają być połączone tym już powstającym gazociągiem. Natomiast oczekiwania były takie, że wdrożenie zasad unijnych będzie oznaczało, że to będzie nieekonomiczny projekt dla wielu firm, w tym dla Rosji, i że to na tyle opóźni budowę, że ona będzie bądź nieopłacalna, bądź po prostu zniechęci wiele firm do tego. Większym straszakiem były oczywiście sankcje amerykańskie, które gdzieś tam cały czas wiszą jak ten miecz Damoklesa, ale niestety odwieszone na haku, tak, niedziałające. Zdecydowanie jest większy straszak. Więc o to walczyliśmy. No i jak widać po tym, co państwa członkowskie w Radzie ustaliły między sobą, bo to oczywiście jeszcze nie jest finalna treść, teraz jeszcze parlament będzie się tym zajmował i później łącznie z komisją będzie ta dyskusja, ten tak zwany... Pięknie nazywa trilog. Tak, dokładnie chciałam. Dialog między trzema instytucjami, gdzie Polskę będzie reprezentował Jerzy Buzek, więc mamy sporo do powiedzenia. Natomiast układ sił w Radzie jest taki, jak wszyscy widzieliśmy. Mimo hucznych zapowiedzi, że Francja będzie coś blokować, nagle okazało się, że definicja w dyrektywie jest taka, że w zasadzie Niemcom sprzyja, pozostawiając całą autonomię w decydowaniu o tym, jaki reżim prawny ma funkcjonować, niemieckiemu regulatorowi, który kiedyś bardzo mocno się wypowiadał na temat tego, że tam nie obowiązuje prawo unijne. I że to w ogóle nie jest żaden polityczny, tylko... Oczywiście, tak, to jest... Zwykły, ekonomiczny, obu stronom się opłaca i tak dalej. Jeszcze chciałem wrócić do pana Jerzego Buzka.
On jest przewodniczącym komisji w Parlamencie Europejskim tak. od energii, prawda? Czy tak, dobrze tak, mówię? Tak. Przedtem był nawet przez pół kadencji przewodniczącym parlamentu i on twardo broni polskiego stanowiska, co jest miłe, bo jakby jest z opozycji, a nie z obozu rządzącego. Czy, jak pani sądzi, będą trzy strony, w tym Komisja Europejska, która no, nie ma twardego stanowiska w tej sprawie, Rada Europejska, no to już to porozumienie nastąpiło, i parlament, który wydaje się jest, był mocno przeciwny, albo był za tą zmianą trzeciego pakietu, żeby objęło to tego typu rurociąg. Czy głos parlamentu będzie wysłuchany? Te trzy instytucje zasiadają w miarę na równych prawach do negocjacji, ale każda ze swoim mandatem negocjacyjnym. To, co zostało ustalone obecnie, to jest tak zwany mandat, żeby zasiąść do tych właśnie słynnych trilogów. Mandaty są sprzeczne ze sobą. Są sprzeczne ze sobą i tak, tak jest dość często, bo to jest też jakby cała idea ucierania się stanowisk tych instytucji, w których jedna jest instytucją unijną, druga międzyrządową, bo to jednak Rada. A ta międzyrządowa to jeszcze przez chwilę 28, a później 27 znowu innych stanowisk i Parlament Europejski. Parlament Europejski oczywiście ma dość mocne stanowisko w sprawie Nord Streamu i pierwszego i drugiego, teraz szczególnie drugiego. Uważa, że parlamentarzyści, co było niejednokrotnie podkreślane w rezolucjach, podkreślają, że to nie jest projekt dobry dla Unii Europejskiej, jest sprzeczny z Unią Energetyczną, z zasadą dywersyfikacji, jakby też solidarnością między państwami członkowskimi. Natomiast to nie znaczy, że parlament będzie miał silniejszy głos w tej dyskusji. Rada po tym, jak dość długo był ten projekt jednak przetrzymywany, później nie udało się ustalić spójnego stanowiska i jednak wypracowała jakiś kompromis. Dzięki Rumunii, która przewodniczyła Radzie. Wcześniej Radzie przewodniczyła i Bułgaria, i Austria. One to tak, schowały tak, do szuflady. Bardzo mocno, szczególnie Austria. Rumunia to rzeczywiście popchnęła ten proces do przodu, więc jest pewna nadzieja w parlamencie, ale nie dawałabym tutaj szans jakby wróceniu do tego maksymalnego stanowiska. Szczególnie, że jest taka pułapka. Ten trilog ma się odbyć jeszcze za tej kadencji parlamentu, jaka jest, czyli do wyborów. Tak. Po wyborach, rozumiem, te negocjacje zaczną się na nowo, bo parlament może mieć inne stanowisko, prawda? Przede wszystkim mogą być już personalnie inni negocjatorzy, tak, tak. Natomiast te mandaty zostaną, tu się nic nie zmieni, ale proces się opóźni, naturalnie są wybory do Parlamentu Europejskiego, potem utworzenie nowej Komisji Europejskiej i to nie będzie priorytetem, to oczywiście u to nas jest, pewno. Ale nie wszędzie. Nie będzie priorytetem ta negocjacja, ten trilog, tak? To znaczy jest, będzie jedną z części pakietu, które trzeba po prostu rozwiązać. Im szybciej, tym lepiej, oczywiście teraz, tym bardziej, że budowa Nord Streamu postępuje. Właśnie, tu dochodzimy do tej pułapki, ale jeszcze przedtem jedna rzecz. Czy Rada Europejska i Komisja mogą powiedzieć parlamentowi nowemu, już wybranemu, macie co prawda mandat, ale ten z poprzedniej kadencji, ale czy nie należałoby sprawdzić w głosowaniu, czy nowy skład parlamentu potwierdzi ten mandat, czy to... Nie. Tu panem jest parlament. Tak. Albo postanowi głosować, albo tak, nie. Tak. A teraz pułapka. Jeśli ten trilog za długo się będzie przeciągał, to wtedy Rosjanie skończą budowę, a pakiet obejmuje tylko... Nie obejmuje tych, które już działają, tak? Dokładnie, dokładnie. On się odnosi do gazociągów, które powstaną i gazociągów w budowie i to jest jakby też od początku gra na czas, bo to nie po to te dwie prezydencje poprzednie, szczególnie właśnie austriacka, schowały do szuflady projekt, żeby powrócić, jakby, żeby to nie miało jakichś konsekwencji. Pierwsze pomysły o tym, by ustanowić jakiś reżim prawny, to jest początek dla Nord Stream 2, to jest początek 2017 roku, no już mamy rok 2019. Ta gra na czas jest tylko i wyłącznie na plus dla Gazpromu. I trzeba powiedzieć, że Rosjanie, no być może Rosjanie z Niemcami są bardzo skuteczni, ale to nic dziwnego, to jest wielka siła. Francuzi, jak rozumiem, chyba wystawili na nas jakiś haczyk tym
powiedzeniem, że oni się zastanawiają, nie wiedzą, jakie mają stanowisko i będą z Niemcami negocjować, a jak rozumiem, chcieli zapytać o to, czy Niemcy coś im dadzą na zachętkę, a może Polacy coś kupią od nich. I rozumiem, że Niemcy coś dali, a my nie zdążyliśmy i Francja wróciła do szeregu z Niemcami. Ja jednak będę obstawiać ten pierwszy scenariusz. To był komunikat skierowany do Niemiec, bo to nie jest tak, że nie rozmawiają na ten temat. Przecież w tym... Rozmawiają cały czas. W te firmy, które budują Nord Stream, oczywiście nie w konsorcjum, bo takiego polski UOKiK nie dopuścił, ale te, które finansują, to są nie takim tylko... Takim zapasowym konsorcjum. Takim, tak, takim faktycznym, choć... Faktycznym. I tam jest chyba austriacka firma. Tam jest austriacka, tam tłumaczy dwie... postawy rządu Austrii. Też, ale też Austria ma jakby najdłuższe relacje gazowe w Unii Europejskiej oczywiście. Z Rosją i które obu stronom podobały się. To nie są relacje Polski z Rosją, no, zupełnie jeszcze do inne. Austrii ma pójść ten rurociąg boczny, chyba Eugal on się nazywa, czy, od tego interkonektora. Tak, tam będzie na południe szedł jeden rurociąg, który jest już w zasadzie wypełniony jeden w 90%, jest, tak. Zakontraktowany chyba, w 90%, tak. Chociaż jeszcze ani Nord Stream 2, ani Eugal nie powstały. Natomiast wracając do tam chyba już jeden jest, prawda? Z Nord Streamu pierwszego. Tak, to jest gazociąg Opal, gdzie Opal. Jakby też cały czas sprawa toczy się przed komisją, ponieważ Polska zaskarżyła decyzję komisji dotyczącą jakby udostępnienia tego gazociągu wszystkim, zwolnienia. Niepodlegania trzeciemu tak, pakietowi. Tak, on częściowo. A on idzie przecież wyłącznie przez kraje Unii, więc powinien. Natomiast jakby prawo daje wyłączenie, ale uważamy, że ono jest, jako Polska, polski rząd uważa, że jest niezasadne. Więc tutaj też nie chcieliśmy polegać ani na decyzji niemieckiego regulatora, ani nie zgodziliśmy się z opinią komisji. A wracając do Francji i do Niemiec, to był to komunikat skierowany do Niemiec. Niemiec, co było widać następnego dnia. Dajcie nam tu jakieś prezenci. Więc pytanie było nie dlaczego nam, tak. Nagle Francuzi chcą nam coś sprezentować, bo przecież te dyskusje trwają od lat o dokładnie. Statusie Nord Stream 2. Polityka francuska jest w miarę stała w tej sprawie. Dokładnie, niemieckiej. Dokładnie. A poza tym to też są partnerzy polityczni w ramach Unii Europejskiej, więc to był komunikat skierowany do Niemiec, co natychmiast było widać drugiego dnia. No bo z Polską nie zdążylibyśmy im, bo wiadomo, że są jakieś negocjacje w sprawie importu jakiegoś wyposażenia dla armii, na przykład okrętów podwodnych, ale tego się nie da wynegocjować w jeden dzień, więc to wyraźnie nie było na pewno, ale też nie sądzę, by był to jednak komunikat skierowany do Polski. Bardziej, tak bardziej pokazać, jaka jest siła tutaj negocjacji niemieckich, bo też było wiadomo, o jak wielką stawkę Niemcy grają, bo zablokowanie tego gazociągu czy wprowadzenie bardzo niekorzystnych regulacji to byłby mocny problem niemiecki. No ale Niemcy, jak rozumiem, chcą być takim hubem gazowym, który rozdaje gaz tak. W Europie. I pytanie, czy to nie zaszkodzi interesom francuskim, gdyby na przykład tego gazu było tak dużo, że chcieliby go taniej sprzedawać Francuzom niż algierski na przykład gaz do Francji, który idzie z Afryki Północnej? Francja, podobnie jak Niemcy, to są kraje dobrze zdywersyfikowane. Oczywiście Niemcy się teraz mówimy o tym, że Niemcy się uzależniają od gazu, ale to, o czym pan redaktor wspomniał, to jest przesył gazu, tranzyt gazu do innych państw. Te okay. gazociągi, które tam są wybudowane, biegnące od Nord Stream 1 i w przyszłości od Nord Stream 2 służą do zaopatrywania Europy Centralnej. Czyli Niemcy chcą być sklepem z gazem, tak? Są, w zasadzie już są, szczególnie po tym, jak Wielkiej Brytanii nie będzie w Unii Europejskiej. To rzeczywiście ta rola hubu przesuwa się mocno do centrum. Są strategicznie położeni, naturalnie, oczywiście. Geograficznie w środku Europy. Mają dostęp do złóż norweskich, do bezpośredni, o co my walczymy. Pewnie do brytyjskich też, jeśli tam wszystko, jeszcze. Wszystko tam płynie, wszystko tam płynie. W związku z tym, tak, będą mieć strategiczną rolę, jeśli chodzi o rozdającego gaz. A ostatnia rzecz, co naprawdę mogą zrobić Amerykanie, którzy, rząd amerykański mówi i kongres, że są absolutnie przeciwni Nord Streamowi 2 i myślą o interesach Polski, Ukrainy i tak dalej. Co oni naprawdę mogą zrobić?
Jeśli do tej pory udało się złożyć finansowanie tego projektu, a też była taka groźba, że Amerykanie będą temu przeciwdziałać, to w zasadzie milczenie w sprawie sankcji oznacza taką niemą zgodę na ten projekt. Tylko i wyłącznie nałożenie twardych sankcji, które by zablokowały i pozwoliłyby, czy dałyby pretekst firmom europejskim do wycofania się z tego. Czyli rozumiem, że Amerykanów nie stać, tego strasznego, groźnego Trumpa, nie stać tutaj na bardzo ostre sankcje. No jak widać, nie ma. Tego nie widzimy w praktyce, o tym tylko słyszymy. A to nie wystarcza w przypadku Nord Stream 2. Dokładnie. Dziękuję pani bardzo. I tak nie najweselej, ale to jest dopiero poniedziałek. Jeszcze będzie 6 dni tygodnia. Kończymy tę naszą audycję. Dziękuję pani. Dziękuję, dziękuję państwu.